Okej, bardzo prosimy Błażej o komentarz odnośnie dzisiejszego meczu. Na pewno fajnie, bo wygraliśmy, ale ta czwarta kwarta przyćmiła wszystko. Straconych bodajże 39 punktów, jest to zdecydowanie za dużo. Jest nad czym pracować, bo tak jak wypełnialiśmy wszystkie założenia do końca trzeciej kwarty, tak w czwartej weszło jakieś rozluźnienie i mimo że wygraliśmy, to nie wiem, czy jest do końca z czego się cieszyć. Znaczy na pewno jest z czego się cieszyć, bo mecz jest wygrany, ale ta czwarta kwarta to jest zdecydowanie do zapomnienia. Gratulacje dla nas za te trzy kwarty i podziwiam kibiców z Zielonej Góry za to, że w sytuacji, jakiej się znajdują, naprawdę przychodzą licznie na halę i ukłony dla was za to. Dziękuję. Czy mamy jakieś pytania do zawodnika? Okay, thank you. Yes, coach, can you tell us something about the game, please? First of all, I just wish and I hope all the situation with Zielona Góra become better. It's been a lot during the season of financial problems and so on. It looks like everything is going better, so I just wish the best for the rest of the season. So I hope the coach and the team can put focus on the basketball part. After that, I'm very disappointed about my team, about my players, how we played the last quarter. That's embarrassed. I don't think that can happen in a professional level. Getting 39 points, we throw to the trash all the previous 30 minutes we have done, and I think that's not acceptable. So I'm very, very disappointed about the team, and not much to say. I think of course the first three quarters we execute the game plan as we wanted. We play defense as we wanted. We play offense as we wanted. But then in the last quarter we disappear. We stop playing basketball and then, Po pierwsze mam nadzieję, że tutaj w Zielonej Górze będzie lepsza sytuacja niż jak to było w trakcie sezonu z problemami finansowymi. Życzę im wszystkiego najlepszego, żeby reszta sezonu wyglądała lepiej dla zawodników, dla trenerów również. Jeśli chodzi o naszą grę, to ja jestem zawiedziony moimi zawodnikami i tym, jak graliśmy w ostatniej kwarcie. 39 punktów, no tak to nie powinno wyglądać. Jestem bardzo zawiedziony, rozczarowany. Przez pierwsze trzy kwarty wyglądaliśmy dobrze, egzekwowaliśmy to, co chcieliśmy grać w ataku i w obronie, ale tak nie może być na koniec meczu. Po prostu zniknęliśmy w ostatniej kwarcie. Coach, do you agree that your players before start fourth quarter believe that match is closed? Probably. We were 33 up, so after 10 minutes controlling the tempo, controlling the game, I think we commit the mistake to believe that the game was over, and that can't happen in a professional basketball. As I said, you know, getting scoring, receiving 39 points is disrespectful. Prawdopodobnie tak właśnie było, że moi zawodnicy myśleli, że po trzech kwartach jest już koniec meczu. Przestaliśmy kontrolować tempo meczu, po prostu zniknęliśmy i myśleli, że to już jest koniec. Tak nie może być w profesjonalnym sporcie, to nie jest szacunek do naszych kibiców. Can you tell us why you as a coach and Nobrowa as an organization let Horn go to Zielona Góra, leave from Nobrowa? No, I think we struggle a little bit in some points of the game of our style or our game, our identity, and we believe that was a key position for us and that we could improve a little bit. I think we are really happy with everybody else, and this position four, we were struggling a little bit, you know, against the opponents, and we believe that and it was an opportunity to bring in Shairus, so I think it was good for us, you know. So I wish the best for Jiraiya. He's a great basketball player, great person, and I wish the best for him. To, dlaczego Jiraiya Horn odszedł z naszego zespołu, wynikało z tego, że
chcieliśmy zmienić coś w naszej grze, chcieliśmy zmienić coś na tej pozycji, w naszej tożsamości. Była to dla nas ważna pozycja i czuliśmy, że możemy trochę się polepszyć w tym miejscu. Nie do końca nam wszystko pasowało i jak była tylko okazja, żeby Cyrus się u nas pojawił, to bardzo się ucieszyliśmy. Dziękujemy oczywiście Jerai, że dla nas grał, to świetny człowiek, świetny zawodnik i życzę mu wszystkiego najlepszego. Okay. Aleksander, poprosimy o komentarz odnośnie dzisiejszego meczu. Gratulacje dla Dąbrowy Górniczej za wygrany mecz. Myślę, że nie ma co tu dużo mówić i jakby możemy zrzucić trochę rzeczy, w sensie winę na parę rzeczy, nie wiem, że byliśmy na wyjeździe bez dnia wolnego, treningi, nie było też asystenta przez te trzy dni, który jest jedynym asystentem, ale to zmienia faktu, że weszliśmy w ten mecz bardzo źle i w ogóle bez energii. Mówię, może te czynniki się na to jakoś tam wpłynęły, ale nie możemy się tym kompletnie usprawiedliwiać, więc mamy teraz czas, którego potrzebujemy do kolejnego meczu, odpocząć, przygotować się mentalnie i dać się wszystko w kolejnym meczu. Myślę, że teraz mamy szeroką rotację, możemy się rotować, grać bardziej agresywnie, nie tak, że odpuszczać, bo nie ma kto wejść, więc dać się 100% i mówię, na kolejny mecz 100% przyjść przygotowanym i po prostu go wygrać. Czy mam jakieś pytania do Aleksandra? Okej, trenerze, również poprosimy o wypowiedź odnośnie meczu. Dobry wieczór. Gratulacje za to, w jaki sposób zagrał MKS. Zagrali na pewno dwie prędkości szybciej niż my. W tym meczu byliśmy na każdym kroku spóźnioni, czy to było w obronie, czy to było w ataku, więc tak naprawdę byśmy byli gotowi na mecz z Gliwicami, to jest ta rzecz, która będzie kluczowa i nad którą musimy najbardziej popracować. I to jest wrócić na ten poziom, odnośnie na tą prędkość, z którą już graliśmy w październiku albo listopadzie, bo przez ten okres, teraz druga część grudnia i styczeń, kompletnie straciliśmy tą prędkość wykonania i myślę, że to jest taka największa bolączka nasza w tym momencie. I najważniejsza rzecz, którą musimy poprawić. Dziękuję. A jedna bardzo ważna rzecz, byłoby źle, żebym nie powiedział, i to jest, kibice znowu stanęli na wysokości zadania i de facto byli naszym najlepszym zawodnikiem w tym meczu. Więc dziękuję za to. Czy mamy jakieś pytania? Że można zapytać, mógłby pan ocenić dzisiaj swoich rozgrywających? To, że pan pyta, myślę, że już wystarczająco dużo mówi. A ty bym poprosił o ocenę. No właśnie, i na tym koncie. Nie ma tutaj nawet co oceniać, bo myślę, że ja powiem tak, pan pyta o rozgrywających, a tak naprawdę cały zespół zagrał za wolno i za miękko, więc nie chodzi tylko, żeby jedna osoba albo dwie tutaj zagrały w ten sposób, tylko cały nasz zespół tak zagrał i myślę, że tak jak mówię, to są dwie rzeczy, które musimy zmienić. Czy AJ English pomoże w tych zmianach? AJ English jest zawodnik, który gra także na pozycji 2 i na pozycji 1, więc ja uważam, że pomoże i to znacząco, dlatego też go podpisaliśmy. Trenerze, a jak pan wytłumaczy to, że wychodzicie na drugą połowę? Teoretycznie jeszcze mecz jest, powiedzmy, nie jest rozstrzygnięty, tak, bo jest cała druga połowa, a tak naprawdę tak miałem wrażenie, że trochę chłopaki bez wiary, bez przekonania, że można ten mecz jeszcze spróbować odwrócić. Ja myślę, że tutaj może nie było tyle brak przekonania, co tak jak mówiłem, po prostu wyszliśmy za miękko, pozwoliliśmy na trzy szybkie trójki przeciwnika, albo tutaj po imieniu nazwijmy Wilczka, który oczywiście był ciężki rzut, natomiast nie powinniśmy pozwolić w ogóle, że odda takie rzuty, bo pracowaliśmy nad tym, jak to bronić, ale widocznie za mało. Więc myślę, że tutaj psychika szadła bardziej po tym, co oni trafili te rzuty, niż na samym początku. Czy
powie pan coś jeszcze więcej o tym Englishu? Dlaczego on i jak proces przygotowywania go na niedzielę będzie wyglądał? Ja myślę, że to jest zawodnik, który jakościowo może nam mocno pomóc i dać taką istotny impuls zespołowi. Proces przygotowania na niedzielę na pewno będzie to, że go wprowadzimy w to, co gramy. Nie będziemy robić z nim wszystkich rzeczy, dlatego oczywiście byłoby to niemożliwe, natomiast parę kluczowych rzeczy, w których możemy korzystać z niego, z jego umiejętności, czy to rzutu, czy to tam minięcia, będziemy starali się wkomponować w grę. On będzie chwilę też potrzebował, żeby poznać zawodników, zawodnicy jego, ale to jest taki normalny proces, który będzie trwał jakiś czas, natomiast dla nas jest najważniejsze przygotować go tyle, żeby już w kolejnym meczu był pomocą zespołu i dał nam jakąś dodatkową jakość. Pan mówił, że jest jedynką dwójką oczywiście, ale pan dla niego przewiduje bardziej rolę jednak rozgrywającego tego kreatora tak zwanego gry, jak rozumiem? Widzi pan, że mamy w tych meczach sytuację, gdzie może któryś z zawodników ma jakieś tam problemy, czy tam zdrowotne, czy kontuzje, czy jakiegoś innego typu i to nam się teraz ciągnie już w sumie przez 2 miesiące. I myślę, że właśnie o to chodzi, żeby on mógł wskoczyć w to. Na początku nie wierzę, że będzie to naszym kluczowym zawodnikiem, natomiast myślę, że im dłużej będzie sezon trwał, tym ważniejsza powinna być jego rola, no bo jednak to jest jakościowo dosyć dobra półka. Ja wiem, ale nie wiem, czy pan zrozumiał. Żeby był jedynką właśnie, czy bardziej, żeby się skupił na punktach na przykład? Jedno i drugie. Znaczy on jest combo guardem, który robi jedno i drugie, więc Dlatego ja nie chcę powiedzieć, że będzie robił tylko to, czy tylko to, bo jego zadanie ma być właśnie jedno i drugie. Jak gra jako dwójkę to, jak gra jako jedynka rozgrywający. Nie jest to typowa jedynka, nie jest to taki typowy, nie wiem, Persons na przykład. Natomiast jest na tyle, że jest w stanie i zagrać w obronie to, co trzeba, i zagrać w ataku, czy tam rozrzucić piłkę, czy zagrać jakieś pick and role, i to będzie bardziej jego rola. Nie może tyle grać jakieś tam, organizować jakieś skomplikowane rzeczy, tylko po prostu ustawić prostą grę i w tym kreować przewagę. Okej, okay, macie grać 5 zawodnikami zagranicznymi, więc kto jest najbliżej pauzy na ławce? Ja myślę, że to jest na zawodnikach i niech udowodnią na boisku, kto jest to najbardziej zasługuje, że będzie w zespole. Okej, okay, a jeszcze pytanie. Na jego temat różne informacje krążą na temat jego zachowań w poprzednich klubach. Co pan wie na ten temat? Czy to w jakiś sposób nie przestraszało pana przed zatrudnieniem go, tutaj nie wiem, co dobre słowo? I ma jakieś obawy, że tu też będzie. Powiem w taki sposób. Każdy zawodnik może w danym otoczeniu funkcjonować dobrze albo źle. I miałem w życiu mnóstwo sytuacji, gdzie super charakterzy źle funkcjonowali lub charakterzy, którzy byli problematyczni, funkcjonowali dobrze. Więc ja mam nadzieję i mocno jestem przekonani, że będzie porządku i że będzie pożytek z jego i na boisku, i poza boiskiem. Co wiem na ten temat, tak, też słyszałem mnóstwo różnych historii. Chcę zapytać pana opinię, bo można było nawet dziś przeczytać chyba, że pan rozmawiał z jednym, drugim, trzecim jego poprzednim trenerem. Jakie pan ma o nim opinię? Z ich strony? No. Dzielone. Boiskowo bardzo dobre, poza boiskowym dosyć słabe. To jeszcze trener Joe Jamesa chciałem zapytać, czy on w tym momencie tak naprawdę w ogóle jest fizycznie gotowy do grania, czy on jest zdrowy, bo on zdaje się cały czas się uskarża na jakiś problem z plecami, tak? Czy ten problem się rozwiązał, czy on tak de facto gra cały czas na środkach przeciwbólowych i skontuzjowany? James konkretnie nie trenował przez 4 dni w ogóle i to był jego pierwszy teraz występ po 4 dniach nietrenowania. Zagrał tak naprawdę już z kontuzją w meczu w Rumunii, natomiast musiał zagrać, bo byliśmy kompletnie już bez rozgrywającego, bo Musicza nie było, nie grał Woroniecki i James po prostu musiał ten mecz zagrać, niestety. Konsekwencja tego jest, że do dziś nie jest 100% i że tak, faktycznie ma problemy z plecami. Natomiast ja powiem tak,
cały czas możemy mówić o kontuzjach, o problemach i jest faktycznie i zmęczeniu i wszystkim. Natomiast tak naprawdę nikogo to nie interesuje. Przychodzimy na boisko i mamy zrobić swoje. Dziś byliśmy za wolni. Czy jest to konsekwencja tego, że byliśmy trochę przemęczeni, kontuzji? Tak, wszystkiego. Natomiast to będzie brzmiało jako wymówki, więc tak, byli szybsi, na nas jest przygotować się na Gliwice i w tej meczu z Gliwicami być zespołem, który jest szybszy, a nie ten, który jest wolniejszy.